szybkie pytanie. Any English speakers? Dobra, czyli mogę po polsku, tak? Jest zielone światło. Tam, tak? Dobra. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie na mojej magicznej, dziwnej prezentacji. Ja wiem, że to jest ścieżka jawowa, więc moje pytanie, i nie bójcie się odpowiedzieć, czy ktoś nie jest zapoznany z składnią skali, ponieważ przykłady będą w skali. Dobra, jest parę osób. To teraz bonus, dostaniecie szybki track do skali. To jest wasz kod w Javie. Ok, to jest klasa, która ma jakieś pole, konstruktor, jakąś metodę związaną z tym polem, hashcode i equals. Więc w skali jest troszeczkę małych zmian, które szybko właśnie przerobimy. Po pierwsze, wszystko w skali by default jest publiczne, więc tego słowa się pozbywamy, bo defaultowo ono jest publiczne, chcemy powiedzieć, że jest prywatne, dopiero wtedy dajemy słowo kluczowe. Druga sprawa, jak deklarujemy sobie typ i zmienną, to robimy to na odwrót. Najpierw jest nazwa, a potem typ. Ok, to mamy z głowy. Dalej, tak samo robimy to samo przy metodach i metody dostają słówko magiczne z produktu kluczowe def, czyli definition. Potem co jest po kolei? Potem jeszcze jest taka jedna sprawa, że returny są całkowicie zbędne. Ostatni statement w metodzie po prostu jest wynikiem zwracanej metody. Jeśli nasza magiczna metoda niewiele robi, to nie musimy tak naprawdę udawać klamr, możemy się ich spokojnie pozbyć. Co nam jeszcze zostaje tutaj do ogarnięcia? Średniki. Średniki nie są potrzebne. Konstruktor, który jest zbudowany w ten sposób, też mamy konstruktory w skali, natomiast one są zbudowane, takie podstawowe konstruktory z definicją klasy. Wędruje to po prostu tam do góry, gdzie jest definicja klasy w tym miejscu. I teraz jeżeli mamy, czyli w tym momencie to definiuje nam samą klasę, jak i też konstruktor tej klasy z tym polem. Jeżeli mamy na przykład takie metody typu akcesor, to możemy dodać magiczne słówko val i dostajemy tutaj za darmo. No i druga sprawa, jak już widzimy, jest troszkę tego boilerplate'u związanego z hashcode equals, bo wiadomo, jak to będziemy pisać, zawsze tak samo, tak to generuje nam ideę, więc twórcy... Proszę? No! I twórcy języka doszli do wniosku, że skoro to może generować IDE, to w sumie też język może to generować, jest magiczne słówko case class, które daje nam parę magicznych rzeczy, między innymi pozbywa się tego wala tutaj i implementuje nam hashcode equals. Najważniejsze te sprawy, żeby te parametry są odwrócone. Cała reszta, prezentacja, będę mówił bardzo szybko, ponieważ jest bardzo dużo materiału. Prezentację starałem się zrobić agnostycznie do języka, natomiast wybrałem skalę, ponieważ jeden taki magiczny mały myk jest nam potrzebny, ale mam nadzieję, że javowcy też spokojnie z tej prezentacji coś wyniosą. Dobra, więc lecimy po kolei. Jeżeli będziecie chodzić na takie fajne konferencje jak Lambda Days albo w ogóle CodeMesh czy jak LambdaConf, te konferencje, które są ściśle związane z programowaniem funkcyjnym, na które bardzo gorąco zachęcam chodzić, pierwsze uderzenie, które jest, to ludzie, którzy się tam przemieszczają po tych salach z lewej na prawo, mówią o jakichś dziwnych rzeczach, coś tam type classa, coś tam semigrupa, człowiek się czuje realnie zagubiony. I ta prezentacja jest po to, żeby się odnaleźć w tym towarzystwie, żeby mniej więcej wiedzieć, o czym ci ludzie mówią, nie czuć naprawdę zdziwienia, co ja tak właśnie tutaj robię. Oczywiście możecie powiedzieć, ale ja generalnie człowieku mam gdzieś programowanie funkcyjne, ono jest, mnie nie interesuje. Czy w ogóle, co jeśli ja się nie interesuję tym tematem? Odpowiedź jest, powinieneś się interesować. No ale ktoś może powiedzieć, ale zaraz, programowanie funkcyjne to jest tylko taki bełkot akademicki. Prawda? I rzeczywiście są ludzie, którzy mówią, że nie powinniśmy w ogóle się zajmować programowaniem funkcyjnym, bo to jest taki bełkot akademicki, nie jest w ogóle związany z programowaniem takim w rzeczywistym świecie, że cały czas się świat zmienia. Fajnie na przykładach, ale zrób coś tym konkretnego. Programowanie obiektowe nam udowodniło już parę dekad, że to jest tak naprawdę to, co będzie, jak musimy robić software. Ma tam jakieś swoje problemy, ale potrafimy z tymi problemami żyć. Programowanie jest funkcyjne, jest skomplikowane, niezrozumiałe, nie wiem o co chodzi, nie chcę tego robić. Dla niedowiarków pokażę tego pana. Twórca naszej informatyki, twórca naszej branży, Edgar Dijkstra. On generalnie zrobił bardzo dużo dla nas, dzięki temu jest nam tak teraz przyjemnie, zarabiamy tyle pieniędzy, ale jedną z rzeczy, którą wyklepał, to był ten paper. Go to statements considered harmful. I ten paper był napisany gdzieś tam w latach 60. Kto w ogóle uważa, że go to jest zajebiste? To jeżeli są takie osoby poza Jarkiem, to ja przypomnę, że jest taki komiks, który człowiek klepie kod i mówi, kurde, mógłbym ładnie zestrukturyzować mój kod, albo użyć takiego jednego prostego tutaj go-to. A dobra, walić dobre praktyki, walimy. No i... Więc niezawodny XKCD, generalnie nie używajcie. Ale śmieszna sprawa jest taka, że zanim ten paper wyszedł, zanim się pojawił w jakimś tam żurnale akademickim, on tak naprawdę dostał pierwszego rejecta. I w tym rejekcie edytor napisał coś takiego. Ten papier próbuje nas przekonać, że bardzo dobrze znany i zrozumiały go-to statement powinien być wyeliminowany z naszych języków. Autor próbuje nas przekonać do tak zwanego programowania strukturalnego, w którym, jeśli dobrze zrozumiałem, go-to zostały zamienione w cięciami. Programowanie strukturalne to tylko czyste akademickie ćwiczenia, które tak naprawdę działa fajnie tylko na małych przykładach, ale w prawdziwym świecie nie ma szans się sprawdzić.
10 lat doświadczenia industrialnego pokazuje, że Fortran jest po prostu niezastąpialny razem z tymi go-to statementami i jest de facto standardem i musimy z tym żyć. Wszystkie jakieś tam akademickie cieszenia się programowaniem strukturalnym to jest naprawdę bełkot. Jeżeli widzicie jakąś pewną paralelę, mam nadzieję, że jest widoczna, ona mówi tylko tyle. Spróbujcie dostrzec jakieś światełko w tunelu z tym programowaniem funkcyjnym, bo może warto przypomina to właśnie to. Dobra, to wracamy. To jest tak. Rzeczy, które chciałem wam powiedzieć, to są właśnie takie pewne definicje, tej klasy, monoidy, same grupy, może funktory. Większość tutoriali, większość blogów, które zobaczycie na necie, one są wychodzą bezpośrednio z tych definicji. To znaczy definiują, czym jest. Bardzo łatwo można mniej więcej ogarnąć, no dobra, rozumiem definicję, tylko nie wiadomo, co dalej. Ja postanowiłem do tej prezentacji podejść troszeczkę w inny sposób. No, opowiedzieć wam pewną historię, pokazać pewien problem i pokazać, jak ten problem został rozwiązany, a na samym końcu damy definicję i pokażemy, które elementy były czym. Historia jest o Blackwoucie. Akt pierwszy, w 5 aktach. Akt pierwszy, strata i żal. Poznajcie Jima. Jim to jest senior, skala, developer. Generalnie to są takie pryncypale, które nim kierują. On, wiecie, chce być naprawdę dobrym deweloperem. Zarabia kupę szmalu, ale stara się być dobrym deweloperem. Jest senior deweloperem, tak jak mówiłem. Stał się senior deweloperem w pewnym momencie, kiedy przeczytał jedną ważną książkę. Od tego momentu tak naprawdę każdy dowolny soft mógł rozwiązać bardzo szybko i po prostu był szczęśliwy. Więc generalnie życie Jimiego było bardzo pozytywne, bardzo szczęśliwe. Hurra, łącznie z pracodawcą. Tylko coś się stało. Pewnego pięknego dnia to wyeksplodowało i tego nie ma. Co więcej, to też wyeksplodowało. I nagle Jim znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Teraz współczesna psychologia uczy nas, że jest takich 5 kroków, przez które człowiek przechodzi, kiedy musi pogodzić się z jakimś żalem, musi się z tym po prostu stratą pogodzić. I przez to samo przed Jim. Najpierw taki denial na zasadzie, że to się nie stało, potem oczywiście złość, jak to mogło do tego w ogóle dojść, jakieś takie własne targowanie się z sobą, może w sumie powinienem cashować sobie gdzieś te pytania, na samym końcu już desperacja, nigdy nie będę programistą i w pewnym momencie próba akceptacji stanu rzeczywistego, dobra, jest wtorek, jednak trzeba coś w tym softcie klepnąć. Historia Jima, który musi sobie w tym świecie poradzić. Teraz Jim pisze serwis dla swojego klienta, serwis aukcyjny. To jest generalnie taki eBay, tylko ponieważ mamy rok 2016, to musi się kończyć na EFI i mieć domenę IO. Poza tym jest dokładnie tym samym, co eBay. Ja nie znam domeny systemów aukcyjnych, wymyśliłem sobie jakoś, mam nadzieję, to jest tylko na potrzeby tego prezentacji. Jeśli ktoś tu jest z Allegro lub z innych firm konkurencyjnych, mam nadzieję, że mnie nie zabije. W każdym razie pomysł jest taki, że mamy zamówienie. Zamówienie są 3 rodzajów. Jest takie ogólne zamówienie, które ma listę produktów. Jest zamówienie bardziej skomplikowane, które po prostu agreguje inne w sobie zamówienia. I jest też zamówienie, które jest anulowane. Sam produkt w sobie też dzieli się na jakieś 3 rodzaje. Jest jakiś podstawowy, czyli z identyfikatorem i z ceną. Jest jakiś z discountem, czyli on wrapuje w sobie istniejący produkt i nadaje na niego discount. I jest produkt, który jest już poza magazynem. Mam nadzieję, że nieskomplikowane. Jedziemy dalej. Teraz mamy, Jim ma feature'y do wyklepania, jest tak parę feature'ów. Zajmiemy się pierwszym. Musi po pierwsze policzyć zamówienie finalne. No i Jimmy wymyśla sobie tak, dobra, no sobie tą domenę moją przełożę na początek. No dokładnie to, co przed chwilą widzieliśmy na diagramach, teraz widzimy w hierarchii klas, czyli mamy, dla nie skalowców trade, traktujecie trade'a jako interfejs. Na tym etapie to tylko tyle musimy o nim wiedzieć. To jest po prostu, gdziekolwiek widzicie trade, myślcie interfejs i tyle. Więc mamy te nasze zamówienia i te 3 typy, mamy produkty i 3 typy. No i dobra. Sealed to jest coś takiego, dobra, to do tego dodam na samym końcu, w tym jak starczy czasu, dobra? Cicho. Nie jest syf, to jest istotna sprawa, ale dotrzemy do tego na samym końcu. Jimmy pisze sobie test. Test jest bardzo prosty, generuje parę tam produktów, nie musicie się mocno wgłębiać w tą logikę. Ważne, że tworzy sobie parę tych zamówień, tworzy sobie finalne, zaawansowane zamówienie z listy tych zamówień, które stworzył wcześniej, ewaluuje i oczekuje jakiejś tam konkretnej wartości. Te testy przechodzą na repozytorium, więc załóżmy, że ten test jest poprawny. No więc on generalnie, wiadomo, TDD, kompilacja się wywala, musi teraz klepnąć to, żeby ten test przechodził. Teraz ważna rzecz, jak już mówiłem, Jimmy jest senior deweloperem, ale był taki czas, kiedy był juniorem. I jako junior, zwłaszcza junior Java developer, on generalnie był bardzo mocno przetrzepany taką jedną książką. No do tego stopnia, że po prostu on się budził w nocy i mówił design principles, prawda? I on generalnie urósł z tą książką. Teraz Jimmy każdy dowolny problem, który widzi w software, który musi rozwiązać, widzi przez pryzmat tej książki. W żaden inny sposób nie może go przekroczyć. I tak też samo widzi ten problem, który teraz mu zaistniał. Zastosuje subtype polymorphism. No i sprawa jest bardzo prosta. On ma te zamówienia i ma te produkty, więc teraz stworzy sobie interfejs evaluable z metodą evaluate.
każda, ten nasz trajcik dostanie, będzie ekstendował tego interfejsa. No i teraz każdy z tych klas musi oczywiście tę metodę zaimplementować. W momencie implementacja jest w tym momencie już nieistotna, naprawdę muszę gonić z czasem, więc załóżmy, że po prostu działa. Tak możecie sobie wyobrazić, tak, że cancel będzie po prostu zwracał 0, complex będzie... Okej, kto nie wie, jak działa foldlef, bo ten foldlef się będzie trochę parę razy pojawiał. Dobra. To bardzo szybkie wytłumaczenie. Zacznijmy od reduce'a. Reduce jest prosty. Macie listę jakichś elementów, ok? Listę integerów, dobra? I teraz chcecie tą listę integerów sumować. Reduce funkcja, do foldera za chwilkę przejdziemy, jest bardzo prosta. Funkcja reduce, która się wywołujecie na liście, bierze jako argument funkcję, która będzie brała dwa elementy i coś z nimi robiła. Czyli teraz, jeżeli chcemy sumować na przykład listę elementów, to bierzemy tak, bierzemy sobie z tej listy pierwsze dwa elementy, wywołujemy tą naszą funkcję, którą przekazaliśmy w parametrze, ona zwraca nam jakiś wynik, tak? To jest akumulator. Bierzemy kolejny element z naszej listy, wywołujemy znowu tą funkcję, mamy wynik, znowu zakumulowany. Bierzemy kolejny element, wywołujemy funkcję, wynik, kolejny, kolejny, aż dojdziemy do samego końca i zwróci nam finalny wynik. Czyli jeżeli bym chciał sumować listę na przykład integerów, to funkcja, którą przekażę, to jest po prostu suma, tak? On będzie brał sobie pierwszego integera, drugiego, sumuje wynik. Trzeciego integera sumuje wynik, czwartego wynik. Tak przejedzie z lewej do prawej i na końcu da wynik. Fold jest tą tylko różnicą, bo reduce nam się wywali, jeżeli będziemy mieć listę jednoelementową. No bo on będzie chciał wziąć pierwsze dwa elementy, a lista jest jednoelementowa albo zeroelementowa, prawda? Więc w tym momencie fold left różni się tylko tyle, że w pierwszym parametrze daje ten element zerowy. Czyli zaczynamy z pierwszym elementem z listy, i z elementem zerowym, który przekazaliśmy na początku. Na nich wywołana jest pierwsza z funkcja, daje wynik i potem już cała reszta leci do przodu. To jest zrozumiałe? W miarę? Sensownie? Tak? Venkat daje inny przykład. Ustawia ludzi w rządku, każe pokazać, kto jest najstarszy w tej grupie. Daje pustą karteczkę pierwszej osoby na liście i mówi, na tej karteczce jest napisane 0. Ta osoba dostaje tą karteczkę, mówi, ok, to ja mam 21 lat, przekazuję 21. Teraz inny mówi, ja mam 32 lata, to jest więcej niż 21, więc skreśla 21, wpisuje 32. Kolejny koleś, no ja mam 15, no to przekazuję ją dalej. I tak dalej, ten akumulator wędruje z jednej strony listy na drugą. Dobra. Więc w tym momencie, ale to jest w tym momencie nieistotne, liczy te funkcje evaluate, ma implementację, to samo robi dla produktów. Produkt też ma, tam dzieli się, jak pamiętacie, ten trait na trzy typy, ekstenduje tego traita evaluatable, mamy to do evaluate i trzy implementacje z każdej klasy. Opuszcza test jest zielony, Jimmy nabiera pewnego optymizmu. Może nie będzie tak źle, może się uda. Dobra, to mamy jeden feature z głowy. Kolejny. Teraz chcemy policzyć sobie średnią naszych zamówień. Czyli wyobrażamy sobie, że mamy listę naszych zamówień. To jest lista naszych zamówień. I chcemy wywołać funkcję, policzyć średnią. I chcemy mieć tutaj zwrócony jakiś wynik. Oczywiście się ten test nie kompiluje. Doprowadźmy do implementacji. No więc Jimmy bardzo szybko klifę. Pamiętajcie, nie ma Stack Overflow. Nie ma jak tego wygooglać, więc on gdzieś tam sięgnął do piwnicy po te książki matematyczne, przypomniał sobie, jak się to średnią liczy. No i generalnie po 3 godzinach walk stworzył coś takiego, funkcję liczącą średnią dla tych swoich big decymali. No i napisał sobie dla swojego zamówienia, że bierzesz listę i po prostu zamień listę orderów na ich wartości, czyli wywołaj to funkcję evaluate. I na samym końcu z tej listy tych wartości policz średnią. I już ma tak naprawdę komitować, kiedy pojawia się jego kolega Jack, bo Jack usłyszał przez przypadek, robiąc sobie kawę, że Jimmy wyklepał bibliotekę statystyczną, a on akurat też takiej biblioteki potrzebuje. Pamiętajcie, nikt nie ma dostępu do Stack Overflow. No i pyta się go, słuchaj, czy mógłbyś jeszcze zrobić mi takie coś, tylko żeby to było troszeczkę bardziej generyczne, żeby jeszcze obsłużyło double i inty. No i dobra, Jimmy sobie myśli, kurde, jakby było takie coś jak number, prawda, że nie brałby big decimala, ale brałby number, wszystkie liczby dziedziczył po number i by to by jakoś fungało. Niestety w skali czegoś takiego jak number nie ma, więc Jimmy mówi, znowu się odnosi swoim umysłem do tej książki, tak książka podpowiada mu coś takiego jak adapter pattern. I adapter pattern jest bardzo prosty, on wymyślił sobie, że będzie sobie trait number, który będzie tam miał parę funkcji, które mu są potrzebne do tych obliczeń tej średniej. No i wprowadzi sobie adapter dla klasy big decimal, czyli będzie taka klasa, która bierze tą wartość tego big decimala, opakowuje go w klasę, która wrapowuje w klasę, która dziedziczy potem number i zapewnia wszystkie te operacje, które są potrzebne. I tak samo, takie samo coś wprowadza dla double'a i takie samo coś wprowadza dla inta. Okej. Okay. Mniej więcej to wszystko w miarę w tym momencie działa, ponieważ on tutaj może już sobie w tym momencie zmienić ten kod, że funkcja statystyczna będzie brała tą sekwencję tych numberów. No i on w tym będzie używał tego
tego wrapera, będzie wyciągał sobie tam wartość i wszystko w miarę powinno mniej więcej funkcjonować. Jest sporo boilerplate'u, to jest bardzo prosta funkcyjka średnia, muszę sobie wyobrazić, że jak tych obliczeń matematycznych byłoby trochę więcej, pracowanie z takimi adapterami jest co najmniej wesołe. No ale dobra, Jimmy czuje już w tym momencie, że kurczę, o ile klepną feature'a i testy przechodzą, coś zaczyna być nie tak. On czuje już podświadomie, zaczyna powoli mieszać w gównie, jeszcze nie wie do końca to gówno jest, ale wie, że jest coś nie tak. I już ten humor i entuzjazm mu opada. No dobra, ale feature klepnięty, chociaż tyle, że szef jest zadowolony. Na końcu przechodzimy do feature'a, w którym mamy w tym momencie nasze zamówienia zamienić na JSON-a. Implementacja wydaje się całkiem prosta, to jest prosty, mam jakieś tam zamówienia, to jest to JSON, którego oczekujemy, będziemy mieć jakiś JSON serializer z metodą write, który nam napisze do tego JSON-a i ten test powinien przejść. Oczywiście na początku nie kompiluje się. Jimmy już właściwie ma w sumie ma klepnąć tą implementację, no bo nie będzie się bawił w biblioteki, tak? Po prostu wykolpie sobie tego stringa i wszystko będzie idealnie działać. Ale niestety plotka już poszła po firmie. Wszyscy już usłyszeli, że Jimmy klepie teraz biblioteki, jak nie ma Stack Overflow. I przychodzi Kate. No i Kate mówi, słuchaj, jak robisz JSON-a, to świetnie, bo ja właśnie czegoś takiego potrzebuję dla moich paru klasek. Czy mógłbyś to zrobić troszeczkę bardziej generyczne? No i Jimmy jest w tym momencie w dupie, bo musi zrobić coś bardziej generycznego. Mamy mieć tą metodę write, ale tym razem ona nie ma przyjmować już jego zamówienia. Ma przyjmować cokolwiek, ma być generycznym rozwiązaniem. No dobra, to sięga znowu głową do tych swoich patternów, znowu wychodzi ten subtime polymorphism. Przypomina sobie, że było coś takiego, kurczę, klepając jakieś takie konwertery były, to może być dobry pomysł. Więc wymyśla sobie, że będzie taki trait, będzie taki interfejsik, który się nazywał JSON serializable i jego się będzie przekazywał do tej metody write i to on będzie zwracał tego stringa. Czyli wszystkie obiekty, które będą chciały być serializowane do stringa w postaci JSON-a, będą musiały implementować ten interfejs, ten trait JSON serializable. Więc tworzę takiego traita z metodą toJSON, która będzie zwracała jakiś JSON value. No i będzie miał tutaj implementacja, będzie brał JSON writer, będzie po prostu używał tego JSON value, żeby stworzyć finalnego stringa. No to czyli musimy na samym końcu wyklepać tego JSON writera i mieć tą implementację gotową. Natomiast tutaj JSON value, jak mówię, nie chcę za bardzo wchodzić w te metody, ale tak tylko dla pełności przykładu pokażę. Czyli mamy te wszystkie możliwe elementy, które są w JSON-ie, czyli obiekt, tablica, string number. Mamy writera, no jak tak będzie wyglądała implementacja, to taki możemy zrobić pattern matching. Ja mówię, dla pełności przykładu to jest, ale nie musicie teraz się wdrażać ten kawałek kodu, czyli jeżeli jest numer, no to po prostu tą wartość zmienimy do stringa, jeżeli jest string, no to musimy opakować go w ciapki, jeżeli jest array, no to z przodu muszą być nawiasy kwadratowe, a jeżeli będziemy mieć object, no to tam będziemy musieli przeiterować po mapie tych jego kluczy i zrobić po prostu klucz, dwukropek, wartość. Takie budowanie JSON-a nieistotne. Załóżmy, że to jest wyklepane i działa, każdy wie, jak JSON-a zbudować. To jest w tym momencie nieważne. Ważne jest to, mamy w tym momencie naszego JSON serializable, dowolny obiekt, który chce być zapisywany do JSON-a, musi go implementować. Mamy naszą metodę write, która wie, jak takiego właśnie gościa na JSON-a zamienić. No i lecimy, co nie? Mieliśmy teraz ten nasze zamówienie. Pamiętacie, zamówienia miały w sobie metodę evaluate, biznesową, no i teraz walimy do niej jeszcze toJSON, prawda? I mamy, czyli general order dostaje toJSON, wie już, nie tylko już wie, jak się policzyć, ale w tym momencie też już wie, jak zamienić się w JSON-a. I tak samo dostaje canceled order, i tak samo metodę toJSON dostaje complex order, i tak samo produkty. Obok metod biznesowych leżą te metody związane troszeczkę bardziej z widokiem toJSON, toJSON, toJSON. Testy przechodzą. Testy przechodzą, ale Jimmy nie czuje się szczęśliwy. Jimmy zaczyna się zastanawiać, że coś skopał. Po pierwsze, zaczynał od prostego diagramu klas, które bardzo łatwo opisywały mu jego domenę biznesową. Przekładane były jeden do jeden de facto. Te klasy zyskały jakieś metody biznesowe, które de facto tam muszą być. To było w porządku. Aczkolwiek Jimmy zaczął się zastanawiać, że w sumie tak. Dostała się nagle od tego metody evaluate leży metoda toJSON. Tak naprawdę ta metoda toJSON troszeczkę nie ma zupełnie inny poziom odpowiedzialności niż metoda evaluate. Miał te problemy z tym adapterem. On generalnie nie jest szczęśliwy, bo przypomina sobie taki cartoon. Stoi człowiek przed świeżym placem budowy i mówi, no teraz w końcu klepnę coś właściwego. Parę miesięcy później, chwilę później znowu to zrobiłem. On ma przeczucie tego faktu, że rok z nowym projektem robi de facto cały czas to samo. Mimo, że mam dobrych intencji, mimo dobrych praktyk, których się nauczył jako junior developer, znowu wychodzi krab. Jeżeli czujecie, nie czujecie, że jest krab, to wyobraźcie sobie teraz, jak ktoś na przykład wyjdzie z metodą tu XML, czy znowu walniemy ją w tamtym momencie, a jeżeli na przykład evaluate nie jest
obiekt biznesowy, na przykład order, może się ewaluować dla jednego działu w ten sposób, a metoda evaluate może mieć zupełnie inne znaczenie, co znaczy evaluate dla kogoś zupełnie innego z innej domeny. I teraz jak to nazwiemy? Evaluate 2, evaluate for department, coś tam? Jest generalny problem, bo klasa domenowa nagle zaczyna się rozrastać metodami, które nawet jeśli są z jednej domeny, to i tak się ze sobą kłócą. Dwa, potrafią być właśnie z różnych domen, takich jak na przykład widok JSON czy logikę biznesową. Nie wspominając już o tych adapterach i funkcji bibliotecznej, która była napisana z użyciem adaptera. No więc generalnie Jimmy myśli, co tu zrobić. Powiedział sobie, że coś wymyśli. No i mamy akt trzeci, odkrywanie koła na nowo. Jimmy postanowił wodę czegoś najprostszego, czyli od tego całego jego adaptera i doszedł do wniosku, że wyklepie to troszeczkę lepiej. Zaczął się zastanawiać, jak to wygląda. To jest to, co by generalnie miał. Czyli jest ten trait, wszyscy musiał mieć te adaptery dla konkretnych klas, czyli dla big decimali, dla intów, dla dabli. Zastanawiał się, co by można było zrobić lepiej. No tak, problem był tego rodzaju, że musiał rozmawiać z tym tutaj numberem, no i generalnie tworzyć jakieś dziwne rzeczy. On tak naprawdę to, co on by chciał, tak, coś takiego. Takie rozwiązanie. Czyli z jego perspektywy idealny świat to jest taki. Ma listę zamówień, mapuje te zamówienia sobie na wartości, na big decymale, to mu liczy średnią. No ale ma tego Jacka kolegę, który powiedział, zrób mi to generycznie. I wtedy w tym momencie to powyższe, jeśli by tak zrobił, w taki sposób, to powyższe się nie skompiluje. Dlaczego? Dlatego, że metoda średnia, gdzie bierze jakieś generyczne A, gdzie nie wiemy, czym to A jest, a może być czymkolwiek, stringiem, jakimś obiektem, userem, integerem, big decimalem, nie jest na takich metod jak dodaj czy podziel. No i sobie myśli sobie Jimmy tak, dobra, to kurczę, to jeśli A chce mieć metodę generyczną, taką, która przyjmie cokolwiek, ale nie wiem, czym to generyczne coś jest, nie wiem, czy to A ma w ogóle podziel, czy ma plus, to ja sobie ten problem oddeleguję. Niech będzie ktoś tutaj, w tym miejscu, to jest taki number, ja nazwę sobie go number, który będzie wiedział, on będzie wiedział, jak dzieli się obiekty typu A, czymkolwiek to A jest, jak się sumuje. Macie tutaj przykład, w tym momencie to jest napisane w ten sposób, ta średnia jest policzona, jest zrobiona funkcja reduce, sumowane są wyniki funkcją plus, która jest w tym obiekcie number, czyli funkcja plus to jest funkcja, która będzie brała dwa dowolne obiekty A, i sumowała je ze sobą. I tak samo podziel. Teraz wciąż na tym etapie, na poziomie pisania tej funkcji, my tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, czym A jest. Ale potrzebujemy to ze sobą sumować, potrzebujemy te wartości ze sobą podzielić, ale oddelegowujemy ten problem, jak się sumuje, jak się dzieli, do kogoś innego. I ten ktoś inny jest wyklepany w tym miejscu. Mamy ten nasz number, mamy te funkcje, które są nam potrzebne. No i teraz mówimy prostą rzecz. Słuchaj. Generalnie object w skali to jest taki singleton. To jest klasa, która ma jedną instancję. To tak dla osób, które nie kojarzą skali. Po prostu klasa z jedną pojedynczą instancją. I mówimy coś takiego. Słuchaj, będzie coś takiego jak big decimal number. To będzie coś, co ekstenduje po numberze, ale jest parametryzowane big decimalem. Co to oznacza? Że dla tych wszystkich metod, które są tutaj na górze zdefiniowane, on musi dotarczyć implementację dla big decimali. Tak samo kolejna implementacja int number. Ponownie dziedziczy po numberze, ale parametryzowany jest intem. Więc ponownie te funkcje musi ponownie dostarczyć, zaimplementować, tylko tym razem dla integera. OK, mamy takie coś, tylko co w tym momencie to dodaje Jimmy'emu? No Jimmy zauważa, że mając coś takiego, to już mu działa, to już się kompiluje. Jedyne, co mu się nie kompiluje, to jeszcze ten kawałek kodu. Bo on bierze dwa parametry, sekwencję obiektów i ten magiczny number, który wytworzył. Tutaj go nigdzie nie podał. Więc to, co. Sorry, tutaj go nigdzie nie podał. To, gdzie go musi podać, to jest tutaj teraz jako drugi parametr. I to już generalnie się kompiluje. Tylko Jimmy na szczęście korzystał jeszcze ze skali, pamiętał jeszcze o jednym feature, zanim wyłączył się Stack Overflow. I on nazywa się, ten feature nazywa się Implicits. I to jest taka jedna rzecz, która to jest tylko i wyłącznie magiczna rzecz, którą musi tylko poznać, i to jest powiedzmy coś, czego w innych językach, przynajmniej w Java nie zrobimy. Generalnie idea jest taka. Definiujemy te słówka magiczne, te nasze obiekty z magicznym słówkiem implicit z przodu. Powoduje to, że one się pojawiały automatycznie w takim implicit kontekście. Co to znaczy? To znaczy, że jak ja zdefiniowałem ten parametr tam na samej górze, ten drugi parametr, number, i powiedziałem przy nim słówko implicit,
To teraz tak, jeżeli ja to podam domyślnie, tą wartość podam po prostu explicitly, to ta wartość będzie użyta. Natomiast ja mogę jej nie podać. Mogę nie podać drugiego parametru. I teraz kompilator skali, kompilator Java zrobi coś takiego. Jezus Maria, nie ma parametru. Pff, wysypał się. Kompilator skali, zanim spanikuje, mówi tak, o cholera, nie ma drugiego parametru, ale drugi parametr został zadeklarowany jako implicit. To teraz ja zobaczę, czy w lokalnym scope'ie istnieją jakieś obiekty, które były zdefiniowane ze słówkiem magicznym implicit. Jeśli były, to po prostu je tam wcisnę. Jeżeli w tym momencie my zaimportujemy te rzeczy, które wcześniej zdefiniowaliśmy, czyli dodamy do naszego tutaj lokalnego scope'a, czyli scope to coś, co między klamrami, tak samo jak w Javie. Jeżeli dodamy sobie do tego scope'a to, co przed chwilką tutaj wyklepaliśmy, czyli te dwa obiekty, które implementują nam ten interfejs, to dzięki temu automatycznie skompilator skali na poziomie kompilacji dostarczy nam ten argument tutaj. Teraz ktoś się może spytać, po co? Tak, po co to? Przecież mogłem ręcznie sam to podać. Oczywiście, to jest tylko i wyłącznie czysty i wyłącznie sugar syntaktyczny, żeby używać sobie tej funkcji tak, jakby tego po prostu nie było. Żeby te obiekty, które my tu musimy przekazać, przekazywały się niejawnie. Ale dobra, teraz jest generalnie nieźle, bo testy przechodzą, zwróćcie uwagę, testy przechodzą, mamy rozwiązanie, które z perspektywy użytkownika, spójrz na to, z perspektywy użytkownika, czy kogoś, kto będzie używał tej klasy statystycznej, to jest bardzo fajna rzecz, bo to jest coś, co korzysta z jego obiektu domenowego, z zamówień. Ktoś inny będzie miał jakiś inny obiekt domenowy. Jedyne, co będzie musiał dostarczyć, to przekazać ten drugi parametr tutaj, number, dostarczyć go albo w sposób jawny, albo do tego implicit scope, do tego tej takiej niejawnej trochę przestrzeni. Ale jak ktoś czyta ten kod, to jego z perspektywy funkcja statystyczna została de facto napisana dla zamówień. Z perspektywy osoby, która klepie tą funkcję statystyczną, też jest całkiem fajnie, bo on nie musi się bawić w żadne adaptery, on tylko właśnie deleguje ten problem tych dzielenia, tych plusów, tych rzeczy, które nie wie o typie. On nie wie, czy typ A będzie umiał się podzielić, czy pomnożyć. I mówi, słuchaj, jeżeli chcesz przekazać mi wartości typu A i to ma działać, to wszystko fajnie, ale A musi się umieć dodać i A musi się umieć podzielić. Tak długo, jak A umie się dodać i podzielić, tak długo w porządku możesz odpalić na mnie tą funkcję. Jeżeli dostarczysz mi typ, który tego nie potrafi robić, no to sorry. No i dobra, w tym momencie Jimmy już czuje bluesa. On zaczyna zauważać, że może zrobić inne rzeczy. To jeśli zrobił sobie coś takiego już na tym typach, to co by się stało, jak będzie z JSON-em? Teraz mały disclaimer, zobaczycie w pewną teraz paralelę. Będziemy robić dokładnie na tych samych przykładach, dokładnie to samo. Właśnie o to chodzi, bo wszystko generalnie jest jednym i tym samym, tylko są tutaj różne przykłady. Więc jedziemy. To jest to, co mieliśmy. Mieliśmy te nasze traity, mieliśmy ten nasz serializable, no i trzeba było zaimplementować tą toJSON, tą metodę w każdym z tych obiektów. Na przykład o zamówienie ogólne musiało mieć metodę toJSON. No to test był tego rodzaju. Spróbujmy teraz to zrobić troszeczkę inaczej. Zamiast mieć ten nasz konwerter, który każda klasa musi implementować, zamiast tego stwórzmy sobie typ JSON. On się będzie parametryzował po prostu wartością A. Co to mniej więcej, co to tylko tyle oznacza, że on wie, jeżeli dostanie, mamy metodę po prostu toJSON, jeżeli dostanie jakiś obiekt typu A, to ktokolwiek implementuje tego traita, wie, jak ten obiekt typu A zamienić na JSON value. I w tym momencie nasz serializable wygląda dokładnie w ten sam sposób. Ponownie piszemy teraz bibliotekę tutaj, która ma zapisywać obiekty typu A, jakieś generyczne, których nie mamy zielonego pojęcia, co to jest. To może być string, number, user, whatever. I mamy teraz je zapisać do JSON-a. I nic o nich nie wiemy, ale przekazując tutaj sobie dodatkowego pomocnika tego JSON-a, możemy użyć jego metody toJSON. Jest ponownie ta sama sytuacja. Ponownie mówimy, ja nie mam pojęcia, czym jest A. Ale tak długo, jak A będzie potrafiło się dzięki temu gościowi zapisać do JSON-a, tak długo jestem szczęśliwy i możesz mnie używać. Ktoś po prostu musi nam dostarczyć jako drugi parametr obiekt, który będzie instancją tego traita. No i de facto to w tym momencie możemy zrobić. Będzie teraz się pojawi, posłuchajcie, mamy dla zamówienia, musimy napisać instancję tego obiektu JSON i musimy zapisać dla produktu instancję tego traita, czyli musimy stworzyć dwa obiekty, które będą dziedziczyć po tym traicie i będą zapewniać te metody toJSON zarówno dla produktu, jak i dla zamówienia. Tak jak mówię, tu jest implementacja for completion, ale to jest
To jest w tym momencie nieistotne. To, co się tutaj po prostu stało, teraz z każdej tej klasy wyjąłem ten kawałek kodu, który robił JSON-a i włożyłem po prostu to wszystko w jedno miejsce. Zarówno dla produktu i tak samo dla obiektu. Ale ponownie, to jest tylko jakaś tam zamiana jednego w drugie. To jest nieciekawe. Ważne jest to, że my dostarczamy tą implementację, czyli mamy w tym momencie już obiekt, który dziedziczy po tym JSON-ie i dostarcza tą metodę toJSON dla produktu i dostarcza tą metodę toJSON dla zamówienia. I dzięki temu, jeżeli dodamy sobie ponownie do naszego implicit scope'a te nasze obiekty, które zdefiniowaliśmy, to całość testów przechodzi. I teraz możemy już jechać dalej. Tak samo jest z metodą evaluate. Możemy zrobić dokładnie to samo. Możemy sobie zrobić traita, możemy sobie tworzyć traita, który się będzie nazywał evaluate. Będzie miał jedną metodę w środku w sobie evaluate. To jest trait, który mówi, jestem parametryzowany dwoma typami, jakimś A i jakimś T. To oznacza tylko tyle, że jeżeli bierzesz dowolne A, ja będę potrafił, jeśli ktoś mi zaimplementuje, będzie potrafił to A zamienić na wartość T. I w tym momencie nasz produkt evaluate będzie zamieniał nasz produkt na big decymale. Przenieśliśmy się wszystkie te implementacje z tych naszych klas w to jedno miejsce. Tak samo dla zamówienia. Ponownie dziedziczymy po obiekcie evaluate, bierzemy zamówienie i decymale, ponownie dostarczamy implementację tej metody evaluate. Wynosimy, wyciągamy ją z tamtych klas, ten kod biznesowy są wyciągnięte z tamtych klas i włożone do tych obiektów. To teraz te obiekty wiedzą, jak wykonać tą funkcję biznesową. To one wiedzą, jak zewaluować zamówienie, to one wiedzą, jak zewaluować produkt. Wyciągnięte to zostało z tamtych klas. No i w tym momencie, jeżeli takie coś sobie zaimportujemy, przekazujemy, bo to co tutaj, ten kawałek kodu nam się teraz nie skompiluje, prawda? Bo mamy funkcję statystyczną, to jest istotne, mamy nasze zamówienia i po prostu idziemy po zamówieniach i zamieniamy, tutaj wywołujemy funkcję evaluate. Tą funkcję już z naszej klasy wyrzuciliśmy i tam nie ma. Więc to, co musimy zrobić, to przekazać po prostu znowu w implicit parametrze obiekt, który implementuje traita evaluate, dla orderu i dla big decymala. I dzięki temu możemy po prostu go wywołać. Dla każdego naszego ordera wywołujemy tą funkcję evaluate i ona wie, jak zmienić to na big decymala. I Jim jest szczęśliwy. Czemu? Zyskuje teraz bardzo ponownie to, od czego zaczął. Zyskuje bardzo czysty design takich obiektów domenowych, które ma w systemie. Wszystkie, nie wiem czy to mam, wszystkie funkcje biznesowe, ale nie tylko, zostały zamknięte w osobnych kontekstach. toJSON jest w jednym miejscu. Evaluate jest w drugim miejscu. Funkcja statystyczna jest w metody obliczeń na jakichś wartościach typu integer i big decimal są w kolejnym miejscu. Ma bardzo czyste rozwiązanie i w tym momencie ma ten high coupling, o którym mu tak bardzo zależało, bo nie ma takiej sytuacji, że mamy jakiś order, który tak naprawdę jest zależny od serializacji do JSON-a, ale też jest zależny od jakiejś funkcji obliczającej jego zamówienie. Wszystko jest bardzo mocno od siebie odcięte. Mamy typy, które mówią nam, czym jest i o nich możemy rozmawiać, kiedy rozmawiamy o domenie. I mamy funkcjonalność zamkniętą w osobnych miejscach. No i w tym momencie następuje już renesans. Jest tylko zobaczę, ile mam czasu. Wiem, że lecę z kodem. Mam nadzieję, że wytrzymacie 10 minut. Dobra. Ale spróbuję to szybko przelecieć, bo chciałbym jakby dotrzeć do tych definicji, żebyście wyciągnęli coś na sam koniec tej prezentacji. Bo generalnie teraz zbudowaliśmy sobie gówno. Jimmy się z niego wyprowadził, ale Jimmy się wyprowadził rzeczami, które są już odkryte, są nazwane i dlatego do tego bym bardzo zależało mi, żeby dotrzeć. Na samym końcu Jimmy ma uprościć zamówienia. Idea jest prosta. Ma listę po prostu zamówień i ma je zmerdżować do jednego zamówienia. No i jak to by mogło wyglądać? No to w takim momencie właśnie można by było napisać takiego po prostu fold lefta, gdzie zaczęlibyśmy, no bo jeżeli powiedzmy mamy zamówienie, które jest skancelowane, takie dowolne inne zamówienie do niego dodamy, to będziemy mieć to oryginalne zamówienie. No i na końcu chcielibyśmy się przejść po tej liście zamówień i je ze sobą sumować, prawda? Brakuje nam tej metody plus. Brakuje nam możliwości sumowania dwóch zamówień ze sobą razem. Jeżeli byśmy to mieli, jeżeli potrafilibyśmy dwa zamówienia ze sobą sumować, no to możemy przejść tym fold leftem po całej liście od lewej do prawej i połączyć te zamówienia ze sobą, aż finalnie na samym końcu dostaniemy finalne zamówienie. Więc jedyne, co musimy wprowadzić, to ponownie to samo. Czyli ponownie ten nasze zamówienie nie musi wiedzieć, jak się musi sumować. Ideę sumowania możemy oddelegować sobie do zewnętrznego obiektu. Czyli tworzymy sobie traita, który nazwiemy sobie arbol. On będzie brał cokolwiek, jakiegoś typu A i potrafił te dwa obiekty typu A ze sobą sumować. Wziąć jeden, drugi i zwrócić sumowaną wartość. Musimy ponownie dostarczyć implementację tego traita dla naszego zamówienia,
No i to jest ta biznesowa implementacja. Olejmy już to na tą chwilę. Generalnie załóżmy, że działa, czyli sumuje ze sobą te dwa zamówienia. I dzięki temu, mając to, możemy przekazać już tą implementację tutaj tego addable dla order, czyli de facto przekazać ten element i użyć go. I cały ten kod działa. On przechodzi sobie zamówienie po zamówieniu, wywołuje tą metodę add, sumuje, sam końcu wraca wynik. Jimmy się orientuje, że to jednak w sumie jest do dupy na tą chwilę. On już generalnie ma tą nirwanę. On już osiągnął ten moment, który goście osiągnęli w latach 70. On to robi teraz, tylko jeszcze nie jest świadomy. On nagle się orientuje, że w sumie tak naprawdę cała ta funkcja tutaj to jest boilerplate, bo on będzie przechodził po tych zamówieniach. Jedyne, co tu jest istotne tak naprawdę, to ten warunek zerowy, ten pierwszy element i ta funkcja dodawania. To są jedyne dwie istotne rzeczy. Cała reszta to jest po prostu ten cały fold. Czyli nie dałoby się klepnąć tego w ten sposób, po prostu powiedzieć sfolduj mi zamówienia. No i on sobie wymyśla taki koncept, że zrobi coś takiego jak addable with zero, bo metodę add już miał, ale zabrakło mu tego elementu zerowego. Więc ponownie tworzy sobie w tym momencie funkcję foldującą, która będzie brała addable with zero i ona robi dokładnie to samo, to co wtedy robiliśmy. Szliśmy po zamówieniach, baliśmy zamówienie tam canceled order jako zamówienie zerowe i sumowaliśmy ze sobą dwa zamówienia. Tylko teraz ta metoda jest generyczna. Więc jeżeli zapewnimy implementację addable with zero do naszego zamówienia, to będzie dosłownie to samo, co mieliśmy wcześniej i po prostu powiemy a zero to jest canceled order, to dzięki tej bardzo generycznej funkcji nasza metoda biznesowa simplify sprowadza się do czegoś tak prostego. No i w tym momencie już mu mózg rozwala, bo on zaczyna nagle widzieć, Jezus Maria, przecież te foldy miał w innych miejscach, wystarczy, że dostarczy teraz tą implementację addable with zero dla big decimala, dostarczy ją dla inta, wszystko się mu maksymalnie uprości. Kiedy już ma klepać kod, kiedy jest szczęśliwy, wraca to. No i w tym momencie dochodzimy do aktu piątego, czyli oświecenie. Bo Jimmy robi to, co powinien robić dawno temu, czyli zrobił research. Poczytał trochę paperów, poczytał trochę blogów, i nagle się okazało, że rzeczy, które wszystkie potworzył, były już dawno temu stworzone, dokładnie w latach 70. i 80., a nawet wcześniej, bo to też matematyka je stworzyła, ale powiedzmy w programowaniu się wtedy pojawiły i konkretnie nazwane. Przepraszam. Wszystkie te elementy, które widzieliście, ten JSON, ten addable with zero, ten addable, te evaluatable, to wszystko to były tak zwane type klasy. A to, co myśmy robili, to był tak zwany ad hoc polimorfizm. I teraz, mając te przykłady, mam nadzieję, że na świeżo w głowie, spróbuję teraz wam złożyć definicję. To, co robi de facto type klasa, to ona definiuje jakiś zestaw zachowań. Weźmy sobie ten przykład tego addable with zero. Zwożyliśmy type klasę addable with zero, która mówiła, będzie mieć dwie funkcje, będą dwie funkcje. Będzie funkcja, która będzie zwracać zerowy element i będzie funkcja add, która będzie sumowała dwa elementy ze sobą. I ona robi tylko i wyłącznie tyle. Mówi, jeżeli będzie jakiś typ, który będzie moją instancją, to będzie musiał zapewnić implementację tych dwóch funkcji. Zero value i add. I to definiuje type klasa. Tylko mówi tylko i wyłącznie tyle. A teraz, czyli to jest pojęcie type klasy, a istnieje jeszcze drugie pojęcie, instancji type klasy. Instancja type klasy to jest to, co widzieliśmy później, jako ten obiekt, który ekstendował to już dla konkretnego typu. Czyli na przykład, jeżeli mamy addable with zero i stworzymy instancję tego addable with zero dla zamówienia, to jest właśnie instancja klasy. I nic więcej. Ja jeszcze do tych type class za chwilę wrócę, tylko szybko przejdę przez definicję. Abstract data types to jest też pojęcie, które się często powtarza, będzie słyszeć, jak się pojawia w rozmowach programistów, którzy siedzą w tych wszystkich Haskellach i innych pomysłach. I generalnie idea jest właśnie taka, którą do której dotarł Jimmy. Jimmy dotarł do sytuacji, w której jego domena to jest zwykła struktura. Ktoś, kto jest takim zapalonym programistą obiektowym, może powiedzieć anemiczna domena, co nie? Beznadziejne. Tylko, że w programowaniu funkcyjnym nie ma takiej tragedii, bo tam nie ma czegoś takiego, że mamy domenę, która ma mutujący stan. Bo po co się robiło to całą hermetyzację, to wszystko? Mieliśmy mutowalny stan w środku i musieliśmy ten stan schować, żeby przypadkiem nikt go nam na zewnątrz nie zepsuł. W programowaniu funkcyjnym rzeczy są immutable. Więc w tym momencie my możemy być bardzo otwarci do tego, jak nasza struktura wygląda. To nie jest dla nas problem. A wszystkie operacje na tej strukturze możemy wynieść w inne miejsce. Addable to jest nic innego jak semigrupa. Po prostu. To jest troszeczkę nieprawda, bo
semigrupa, jak dostarcza type klasa, najczęściej type klasy, tutaj za chwilkę dojdziemy, najczęściej type klasy przychodzą z pewnymi prawami. I dokładnie jest tak samo z semigrupą, czyli nie tylko type klasa nie tylko definiuje funkcjonalności, czyli w przypadku na przykład tym ADA były w zero, powiedzmy addable, była definiowała funkcję sumującą dwa elementy, to jest jedno, ale też mówi o pewnych prawach, które przy tym sumowaniu muszą wystąpić. Na przykład przy semigrupie, czyli przy tym naszym addable, jeden z takich praw jest na przykład asocjacja, czyli dodajemy trzy elementy ze sobą, A plus B plus C, to jest tak, jakbyśmy dodali A plus B i do tego C, lub najpierw B plus C i do tego wszystkiego sumowali razem z A. Taka matematyka. Są jakieś prawa, które się tym rządzą, wywodzą się z matematyki, ale te magiczne pojęcia, które słyszeliście, semigrupa, to jest nasze addable. Czemu tak? Bo tak matematycy nazwali, tak samo z monoidem. I te prawa istnieją. Teraz nie zdążyłem, mam pełną świadomością, że czas się skończy, pogadać o funktorach, aplikatywach i monadach, ale bo to są te rzeczy, które są najbardziej takie na hajpie, prawda? Jak zobaczymy internet, jest Twitter, kupę osób o tym gada, buduje jakieś abstrakcje, skomplikowane przykłady. Jeżeli wniesiecie coś rzeczywiście z tej prezentacji, ja tę prezentację wrzucę na slajdach na Twittera. Jeżeli nie wiem, przejdziecie sobie czas przez te przykłady na spokojnie, to potem każde z tych bardziej skomplikowanych w cudzysłowie pojęć, jak funktor, aplikatyw, monad, one są niczym innym jak type klasami. To znaczy one dostarczają zestaw funkcjonalności, które typ musi, dla danego typu musi być zaimplementowane, czyli zestaw metod i praw rządzących tymi metodami. I nic więcej. Teraz możecie się spytać, po co ci goście się tym wszystkim molestują? Jak ja się mam do tego jako programista odnieść? To jest cholernie wszystko strasznie abstrakcyjne. Ja starałem się wam pokazać, że nie do końca jest. Zwróćcie uwagę, mieliśmy nasz konkretny przykład domenowy, mieliśmy kilka problemów. Mieliśmy problemy z JSON-em, mieliśmy problemy z evaluate, mieliśmy problem z tym naszymi funkcjami statystycznymi, a potrafiliśmy to rozwiązać pojęciem, które ma jedną nazwę, type class. To jest dokładnie to samo, co namastalowali nas tą książką z tymi patternami. Bo de facto type classy, trzeba o nich myśleć jako o patternach. To są pomysły, czyli taki funktor, czy taki addable. To jest, czym jest sumowanie? Ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo banalny koncept, co nie? Ale on jest, ponieważ jest banalny, jest bardzo generyczny, może nam funkcjonować w różnych domenach. Jeżeli ktoś z was chodzi sobie, rozmawia o swoim problemie w pracy i mówi, słuchaj, to trzeba będzie jednak przyjechać dekoratorem, albo tam powinniśmy zrobić buildera. Wy się doskonale rozumiecie. Rozmawiacie o bardzo wysoko abstrakcyjnych pojęciach. Jeżeli wasza mama albo babcia posłuchała was z boku, to by powiedziała, Boże, debile. Prawda? Ale wy dokładnie, bo wyście zbudowali sobie w pewnym momencie, prawdopodobnie na studiach, czy ucząc się samemu, bardzo abstrakcyjny koncept i potraficie ten abstrakcyjny koncept zaimplikować do swojej domeny. I dokładnie jest tak samo z tymi pojęciami. Te klasy są bardzo, bardzo abstrakcyjnym pojęciem, którym można sobie implikować do konkretnej domeny. Dlatego właśnie jak ci goście sobie idą i mówią, no i tam będziesz musiał mieć tą type klasę, to oni tak samo się rozumieją, jak my rozmawiamy o tym, że będziesz musiał w sobie wrzucić tą strategię albo tego buildera. To jest dokładnie ten sam problem. Jeśli mamy jeszcze chwilkę czasu, to wam tylko powiem śmieszną rzecz, że ci goście, którzy klepali, mamy minutę, ci goście, którzy klepali tego Haskella, to jest taki committee, który powstał, żeby tego Haskella wyklepać, nie ma na to czasu. Jest doskonały paper, który opisuje, jak ten Haskell powstał i ma parę śmiesznych sytuacji, ale między innymi te klasy nie powstały tak, jak wam to pokazałem, że był jakiś problem i oni go rozwiązali właśnie w ten sposób, jak Jimmy. Te klasy wyglądały w ten sposób, jak ten committee się spotykał i pili sobie te wina i gadali, jak ten język mógłby ich wyglądać. Jeden z gości, nie pamiętam który, zagadał do Filipa Waldera, bo miał jakiś pomysł i zaczął Filipowi ten pomysł tłumaczyć. Ale Filip Walder go totalnie nie zrozumiał. To, co on zrozumiał, to type klasy. Ten koleś tłumaczył coś zupełnie innego, a Filip Walder w tym momencie wykonceptuował sobie właśnie taki pomysł, popijając wino lub popalając coś. To są linki, których użyłem, ewentualnie miejsca, do których możecie sobie pójść dalej, łącznie z generatorem awatarów z South Parka. No i to wszystko. To jest mój Twitter, to jest mój blog i ja postaram się to wszystko, kod też jest na GitHubie, ja postaram się w miarę to wszystko, co teraz opowiadałem, w pewnym momencie opisać na blogu, jeśli ktoś by był zainteresowany. Nie wiem, 2-3 minuty pytań i spadamy, bo wy nie macie dość. Jakieś pytania? Nie ma pytań, wszyscy mają dość. O, jest pytanie, Jezus Maria. Interfejsy funkcyjne, znaczy możesz sobie je zaimplementować takimi interfejsami, ale generalnie to jakby
Bo my powiedzieliśmy dwa pojęcia. To jest bardzo abstrakcyjne pojęcie, które w dowolnym języku, wiesz, w Haskellu będzie to zupełnie wyglądał inaczej. Haskell jest de facto wbudowany w język, nie ma, że można powiedzieć. Generalnie chodzi o to, że najważniejsze, bo tak w klasach zapamiętać, to jest coś takiego. Dodajesz dodatkowe funkcjonalności do typu, do dowolnego swojego typu, ale ta funkcjonalność jest troszeczkę poza tym typem. Teraz miałeś tutaj, powiedzmy, miałeś to zamówienie. Ono samo w sobie nie miało metody evaluate. Ta metoda była gdzieś z boku, ale mogłeś de facto jej użyć potem na tym typie. Czy mogłeś zrobić coś bardziej generycznego? Mogłeś powiedzieć, możesz mieć obiekty, które chcesz zapisać do JSON-a, więc ty nie musisz w każdym swoim obiekcie rypać metody toJSON i ekstendować w jakimś interfejsie. Możesz to napisać sobie z boku, się będzie potrafiło, możesz mieć w ogóle metodę bardzo generyczną, powiedzieć serializable i raz dostarczyć jej implementację do JSON-a, a jak nagle przyjdą inne wymagania i trzeba będzie to serializować do czegokolwiek innego, to tylko i wyłącznie podmienisz instancję type klasy, bo powiesz, że dowolny obiekt ma się zamienić na jakiegoś stringa, czy to będzie JSON, czy XML, czy jakikolwiek inny standard, to w tym momencie nieistotne. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. Nie do końca jest to związane z językiem. Ja wiem, że użyłem skali, bo trochę zależało na tym implicity, żeby w ogóle w skali można w ogóle to zrobić. W skali, jakbym miał 1,5 godziny, to pokazałbym, jak to w skali złożyć tak, że na koniec końców ten kod wyglądałby dokładnie tak samo, jak ten sam kod jak z Jimmy, z którego startował, że nie musi robić sobie metody evaluate i podawać argument zamówienie, tylko mogło sobie być zamówienie.evaluate. Kod by wyglądał dokładnie tak samo, a pod spodem by tylko miał tą magię, ale niestety tego czasu tutaj nie ma. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję wam bardzo.